Cześć, nazywam się Przemo, a to program Zajegranie. Dzisiaj mamy dla Was top 10 najlepszych broni w historii gier FPP. Zapraszam. Worms Half-Life. Pierwsza i najbardziej kultowa broń w historii bezimiennych bohaterów. Gordon Freeman pokazał, że korzystanie z łomu potrafi uratować życie, nawet kiedy obcy chce zjeść ci twarz. MK2 Lancer Assault Rifle, czyli wielki karabin szturmowy z piłą mechaniczną w zestawie. Twórcy Gears of War wiedzieli, co robić, tworząc machinę śmierci. Halo, a co za tym idzie, oczywiście Energy Sword. Oto broń każdego Spartana, umiejętnie trzymana daje lepsze efekty niż część podstawowych broni w grze. Ostrza Chaosu, czyli ostrza, które dzierży Kratos. Jego broń chlasta wrogów na potęgę, niszcząc nawet zbuntowanych bogów. Wystarczy powiedzieć, że nasz bohater dzięki tej broni jest w stanie zabijać bogów. Fatman z Fallout 3, innymi słowy mały brat Mirf, wystrzeliwuje jeden mini nuke na jednego przeciwnika, powodując natychmiastową śmierć. Ale według twórców to za mało. 8 pocisków lepiej spełni to zadanie. Niechaj wszyscy wyparują. Gravity Gun. Broń, a raczej technologia, która zmienia oblicze gier. Choć potrafi zabijać, służyła głównie w rozwiązywaniu zagadek. Jedna z najlepiej przemyślanych broni w historii gier. BFG. Broń znana zarówno z Quake'a oraz Duma. Nic lepiej nie toruje drogi niż wielka kula plazmy, która pochłania przeciwników. Wielka zielona kula zawsze była przyjacielem gracza. Portal Gun. Broń, która zmieniła zasady gry i to dosłownie. Tworzenie portali i rozwiązywanie zagadek stworzyło jeden z najbardziej znanych memów i gadżetów wśród wszystkich geeków i nerdów będących fanami serii Portal. Łuk nie wydaje się być zabójczą bronią, ale Far Cry 3, Tomb Raider, Skyrim czy Crysis 3 to jedna z podstawowych broni, dzięki którym przeżyjemy. Choć łuk wydaje się być prymitywny, to jednak ważniejsza broń w historii gier. Chainsaw, czyli piła łańcuchowa, kultowa broń popularna głównie dzięki grom ID Software. Nie ma niczego lepszego niż rżnięcie wrogów za pomocą piły mechanicznej, choćby kosmicznej odmiany znanej z Duma 3. Piła to jedna z najbardziej efektywnych broni w historii, jak już zażynać to osobiście. Dzięki za oglądanie i czekajcie na kolejny odcinek. Subujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia niebawem. Ciao!